dobry, dobry. Dzisiaj mamy gwint Tejna Flex Z, czyli w tej wyższej wersji do dosyć nietypowego auta, bo Nissan Elgrand, jeśli dobrze w ogóle mówię, roczników chyba około 2002 do 2010. Okej. Także przednia kolumna wygląda następująco. Jako, że jest to Flex Z, to mamy całą kolumnę gwintowaną i regulacja wysokości za pomocą dolnego regulowanego mocowania, które jest, jak widać, dość spore. Górne mocowanie w zestawie i pod pokrętełkiem kryje nam się regulacja twardości. Także przód jeden za nami. Idziemy dalej. Tutaj mamy króciutki amortyzator tylny, również z regulacją twardości pod nakrętką w tłoczysku i również dolne mocowanie regulowane, może troszkę mniej potrzebne jest w takim przypadku, ale zawsze możemy sobie też długość tego amortyzatora ustalić w stosunku do obniżenia tylnej osi. No i górne mocowanie również w zestawie w Flex Z. Tutaj może wyrzućmy sobie tą papierologię i zostaje nam tylna sprężyna. No i gdzieś jeszcze tu powinny być regulacje i są jeszcze adaptery. Może tak, adaptery. Klucze do regulacji wysokości i na tył regulacja. Nie wiem dokładnie, nie znam auta, czy idzie do góry, czy na dole. Wygląda, że teoretycznie u góry po napisie na sprężynie, ale to nie zawsze się potwierdza. No i podejrzewam, że albo to mamy tu, albo jest to adapter, raczej nawet tu, bo pasuje do regulacji górnej w gniazdo sprężyny, czyli teoretycznie na 99% wygląda to z tyłu w tą stronę. Kawał sprężyny, no ale jest to taki mały dostawczak, busik, więc no też z tyłu kawałek sprężyny może być, podobnie jak w jakimś te trójce, te piątce i tak dalej. Także drugi amortyzator tylny, jakoś żebyśmy się tu pomieścili z tym. Sprężyna numer 2. Jeszcze gdzieś musi być zbunkrowana druga regulacja. Jest. Regulacja, może ją tu gdzieś położę i ostatnia, czyli druga kolumna MacPhersona naprzód. Chyba wszystko, także nietypowy wóz jak Nissan Elgrand, zawieszenie Tejn Flex Z. Na razie, cześć.